Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze SnowRunnera, kochani. Jak widzicie, mam worona z metalowymi belkami. Co prawda nie mam żadnej paki tutaj, ale... bo ostatnio jak byliśmy, kochani, tu byliśmy i mówiłem, że prawdopodobnie mógłbym wziąć, kurczę, to paliwo, zawieść, ale pomyślałem sobie, że w sumie potrzebujemy do tego zadania zbuduj dodatkowe farmy, potrzebujemy tylko jedną belkę. I tę belkę tutaj mamy, także kochani, przywiozłem ją sobie tutaj, no bo to już jeździliśmy tą trasą, więc jakby, wiecie, staram się ograniczać to, bo to nie jest live taki, gdzie po prostu, no, wszystko pokazuję, tak? Jeżeli mogę coś uniknąć, żeby wam, wiecie, żeby was nie nudzić aż tak, no to to robię. No właśnie, tu się nie martwiłem, ponieważ mamy tę oto tu czepko na czepkę. Puść to. Podnieś się. Podnieś się. Te kurde. O, zobaczcie, tyle się podnieś. Żurawie, kurde. Pieski, tak jak jest. Aha, i kochani, tam a propos tego ostatniej akcji z Azowem szóstką. Nie ma siły, kurde. To tam naprawdę była tragedia, ale udało mi się wydobyć, kurde, tamtego Azowa. Ziggs mi się prawie przewrócił, ale ostatecznie koniec końców udało się wszystko zrobić, także wyjechałem stamtąd już do drogi. Natomiast nadal to, wiecie, zrobimy sobie dzisiaj te zadanka. I naprawdę już, słuchajcie, naprawdę mało nam zostanie. W tym momencie zrobimy sobie to, zrobimy sobie to, zrobimy sobie to. Także to są trzy. Blokadę z drzew zrobimy, to będą cztery, kochani, punkty. I punkt meteo dzisiaj postaram się zrobić. Nie mam pojęcia, czy mi się to uda. Ale. Muszę powiedzieć, że naprawdę fajnie sobie radę daje ten, kurde, woron z tym. Z nowym silnikiem. No i właśnie prawdopodobnie tego worona, kurde, użyję, wiecie, w razie W. Bo jestem przekonany, że podczas misji z punktem meteo wywalę się. Tam jest, kurde, ta w ogóle jeszcze niesamowita naczepa, która nie mam pojęcia do czego jest, bo nie ma jej na zadaniu. To pewnie do czegoś jest, nie? Ale ja nie mam pojęcia do czego. Do jakiegoś kontraktu, nie szukałem tego kontraktu po prostu. No i naprawdę ma siłę, kurde, jedzie sobie śmiało. Woron jest moim ulubieńcem. Wspaniała robota! Dziękuję za pomoc! Sponio. Ja tu mam coś przywieźć jeszcze? Czy co tutaj jest za miejsce? Nie wiem, co tu się dzieje. Co jest tu? Tu chyba nic nie ma. Pytanie, czy paliwo dla mas? Tak, to tutaj paliwo dla mas trzeba przywieźć. Dobra. Czy ja potrzebuję tę przyczepkę na czepkę? Co mogę potrzebować? Dobra. Wiecie co? No bo chcę pojechać. Znaczy, teraz nie pojadę, ale chcę wyjechać w stronę bliżej garażu. Ja tej naczepy nie potrzebuję, przyczepy. To naczepy, pojedźmy tędy, albo i nie. Dobra, bo tracę, kurde, czas tylko, come on. Dobra, nieważne. Kochani, przechodzimy sobie do Azowa szóstki. On ma, kurde, 6, nie? 6-4, dlatego ciągle czwórkę na niego mówię. Dobra, jest tutaj akcja z tym związana i tam faktycznie była kwestia tych korzeni chyba. Chyba, nie mam pojęcia. Natomiast Ziggs... Właśnie, Ziggsem pojedziemy tu. Natomiast Ziggsem chcę pojechać tam. Le.
Niczym nie pojedziemy nigdzie. Pojedziemy z... Właśnie nie wiem, kurde, czy nie jechać najpierw tu, a potem tu, bo tutaj się nie zawrócę. Wiecie, o co chodzi? Tak, tak zrobimy. Przepraszam. Zrobimy taką akcję, no. Pojedziemy najpierw tam. Jedź. Pojedziemy najpierw tam, oddamy te metalowe części zamienne. No tu będzie problem, już widzę. Natomiast Zig sobie poczeka, bo on ma odwieźć to paliwo. I właśnie z Zigsem pojedziemy sobie tędy, już jak będziemy mieli to zrobione. Tędy, tu i magazyn na farmie i oddamy to paliwo, nie? Natomiast chcę pojechać tu i faktycznie no wrócę i oddam. No bo mógłbym pojechać tu, ale tu nie zawrócę nigdzie. No tutaj trochę dalej, ale... Dobra, już w sumie nie ma to znaczenia. Znaczy, może to mieć znaczenie, wiecie co? Bo... Też nie, oddam tylko jeden ładunek. Bo tam są te wszystkie magazyny. Mógłbym zobaczyć jakąś inną misję, która będzie wymagana, wiecie, gdzie indziej, nie? Sięgnę. Oj, puść mnie. To jest niestety niski, kurde. To jest problem z nim. No, nie lubię specjalnie przeładowywać tych wszystkich przyczep, ale no tu są takie, kurde, tereny, że no trzeba. Bez sensu jechać, wiecie, drugi raz tą samą drogą, kurde, dziwną. Ale nie bójcie się, w drugą stronę już ten, spotkamy się tam gdzieś z X. Po tej drogi. Tylko tu. No i faktycznie, słuchajcie, punkt meteo zrobimy. Zostanie nam tylko ten gościu na dole z X-em piątką. No tak, żeby się nie nudzić, może z pierwszej próby pojedziemy. A, piąty bieg jest, elegancko. Jadymy. Ten dostarczony. Ale muszę powiedzieć, że jak na pierwszy raz, wydaje mi się, że dobrze mi poszło, w sensie, że te zadania zostały zrobione, tak wiecie, kilka naraz po prostu. No mogłem pewnie jakoś jeszcze bardziej, znaczy się nie mówi bardziej optymalnie, jak coś jest optymalne, w sensie to jest najwyżej stopniowane. Nie może być coś bardziej optymalne, tylko po prostu optymalne. Mogłem optymalniej, bardziej optymalnie? Nie. Mogłem inaczej to zrobić? Optymalnie? Wiesz, o co chodzi, że optymalnie to jest ten najwyższy poziom. Nie można czegoś zrobić jeszcze optymalniej. Jedno. Pewnie parę zadań mogłem inaczej zrobić, no ale kwestia jest tego, że no nie wiedziałem, tak? Nie, jak mówiłem, nie ten. To jest mój blind run, jak mówią.
Kurde. Elegancko. Prosta droga od wyrzutni do fabryki, by nam nie zaszkodziła. Przysięgam, jeśli jeszcze raz zobaczę przewrócone drzewa blokujące drogę, to... Rozumiem, twój ból. Pani, widzimy się przy zjeździe 605. Okej, kochani. Jesteśmy. Powiem szczerze, że to było mozolne. Naprawdę. Dobra, Ziksie, chodź z nami. Chodź. No i zobaczymy, kurde, po raz pierwszy tędy jadę. Nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Na tym Azowie też nie mam łańcuchów, więc jeżeli tutaj będzie asfalt, będzie źle. Popchnij no tam. Nie popchnij. Pójdzie. Nie wiem, czy popycha, czy jedziemy sami. Tu, nie przewal się tam. Nie, no jedziemy, spoko. Tak? Dotykasz nas? Nie. No teraz troszkę, ale... Bo nie jest tu przejazd sensowniejszy troszkę. Tam. Dobra. To pytanie, czy tędy będziemy jeździć, kurde. Widzę, że tutaj będzie śnieg. Boki nie, bo są, kurde, jest parę rodzajów śniegu, nie? Jest ten taki mega ubity, najłatwiejszy. Właśnie chyba ten, którym po prostu jest śnieg, ale się jedzie. To jest ten, kurde, mega niebieski, mokry taki. Już się staje tym mokrym, tak. O, ja nie widzę. Taki jest, właśnie jak mówię, niebieskawy, ale to nie wiem właśnie. Tu jest jakiś przejazd tajemny. Widzicie to? Kurde, może to być... Nie? Tędy jest normalnie przejazd. Czekaj. By mocno chcieć. Nie widziałem tego. I... To tam pewnie, kurde, jest głęboko i widzę, te kamienie są duże. No pewnie kiedyś tam przejedziemy, żeby sprawdzić to. A, no i zobaczcie, mamy tę misję humanitarną włączoną. To jest przypadek. No bo chciałem zobaczyć po prostu, gdzie deski, gdzie ten... Czy coś zabrać po drodze jeszcze, będąc właśnie w tamtych rejonach, ale... Pomyślałem sobie jednak, że... To na razie nie zabieram nic. Skończmy to po prostu. I potem będę myślał po prostu o logistyce tego wszystkiego. Gotowe. Możesz jechać dalej. Mogę. Robię. Jedziemy dalej, ponieważ no z X-em muszę wyjechać stąd. Właśnie zastanawiałem się, czy tu jest twardo, czy tu jest pod spodem. Kurde, tu jest pod spodem. To oznacza w tym momencie, że mamy to zrobione, tak? A ty musisz wracać, kurde, dobra. Wiecie co? No bo chciałem tutaj w sumie zawrócić. Zróbmy tak. Bo po ten właśnie ładunek muszę wrócić. Wtedy wiadomo, że nie wrócę, no ale... Ale dobra, mamy przynajmniej...
dodatkowa jakby po tej stronie. Git. Tak, na ciebie, mój miły, chcę. I ty pojedziesz dalej. I oddasz te paliwo, co masz na sobie od trochę. Z nim jeździsz, no ale no nie mam niestety żurawia, żeby wyładować to. W sumie mogłem... Nie, dobra, bo ten jest bliżej. Mogłem z X-em teraz sprawdzić ten, wiecie, ten przejazd przez rzekę. Że z X, kurde, by się nie poddał tam na tych kamieniach. Poddać tutaj na tej lodowej, kawałkowej drodze. Że kawałek jest lodowej drogi, o to mi chodziło. Nie w kawałkach. Faktycznie, tutaj chyba specjalnie łańcuchów nie potrzeba. To są, wiadomo, miejsca, no ale też są miejsca takie, że możemy się przypiąć do lampy. No, uwielbiam go, kurde. To był dobry wybór. Ale cieszę się, że właśnie innych regionów właśnie nie robiłem tym Zixem. Naprawdę by było za łatwo, myślę. Znaczy, no wiadomo, mieliśmy Zixa 612 od momentu Ontario. Worta, potem Fema, ale to w tego Fema. I o tym Murcie 963. Zobaczyć, czy mogę pojechać tędy na wprost. I wiecie co? Tu boję. Tu się boję, że się wpadnę i chcę być bliżej tamtej drzewa, nie? Bo ja, jadąc w drugą stronę, nie wiem, czy nie tędy byłoby. Wpadnie. Chcę to wypróbować. Go, 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 go. Nie? Dobra. Pozostań w tym biegu. No i teraz będziemy mieć okazję, kurde, z X-a. Zmienić mu kolor, bo mówiłem, że za każdym razem będę zmieniał mu kolor. Ale nie byliśmy w garażu jeszcze. Od momentu wyjazdu z niego. Czy tutaj jakoś przez drzewa jest jakiś przejazd, ale wydaje mi się, że już lepiej jechać tędy, którędy my jedziemy. Zwłaszcza, że i tak muszę jechać tam za budynek, więc... do znaczenia. No bo ZX może mieć ile miejsc? Max 6, tak? Bo jest tam naczepa na 4, znaczy przyczepa. 4. No i ZX ma tylko... To było wysokie, więc super ciężką, ale jak mi spadnie ładunek, to go nie podniosę, więc... Dobra, paliwo dla mas. Tyk, mamy tu linie energetyczne, ale w końcu zawsze warto mieć plan awaryjny. Dobra, widzicie. Właściwie to ja cię scholuję. Są pełne kolory. Nie chcę pełnych kolorów. Są zielone. A? Może biały. A tu Azów stoi. Dobra. Kochani, to jest ten moment na Kana Sentinela. Właściwie na Katarina. Żeby spróbować zrobić właśnie punkt meteo
A po kolana co to było? A, to był ten Ziggs, ten tu. Także może się to uda. Aha, i kochani, co jest ważna sprawa, bo ja jechałem sobie Woronem, pamiętacie? Belkami na początku, nie? I faktycznie wziąłem te belki, pojechałem, no i sobie mówię, dobra, pojadę, wiecie, jadę sam, więc pojadę sobie tędy. Natomiast tu, po pierwszym, można było zjechać tędy. I tu było w miarę, tu jest trochę kamieni, więc trzeba uważać, ale jest w miarę twardo i tam też trzeba uważać, bo widać, które plamy są, wiecie, głębokim śniegiem, nie? Więc tu i wzdłuż torów tutaj, więc kurde, omijamy te wszystkie bzdury, wiecie, tu jest po prostu twardo. No tu wiadomo, trochę mniej, ale... Ale myślę, że to jest fajny przejazd. Dobra. Mam nadzieję, że się kurde na tym moście nie... Wrócimy. Dobra, na razie z wyłączonym silnikiem. Przyczepko. Ja jestem przekonany, że mi spadnie kurde ten ładunek. Za moment. Przejdźmy przez ten most, pokażę trasę. A myślę, że spadnie, bo nie mamy tutaj też, kurde, niestety łańcuchów. To usuńmy. Jedziemy normalnie, jak człowieniu, tędy. Tu możemy się zatankować, bądź nie, zobaczymy. Pojedziemy sobie tu. Pojedziemy sobie tą trasą. No i na górę. Pytanie, czy jest jakiś, kurde, objazd? Bo tu wydaje mi się po prostu, że będę musiał się winczować, gdzieś się, kurde, wiecie, wywalę się. I, bo patrzyłem sobie, nie wiem, czy tędy nie jest, jakby tu, widzicie, tu są takie drzewka, w sensie, tędy, ładnie. Ominiemy wtedy to, to jest tu, no i wracając ewentualnie ją popchnę, albo coś już wtedy w dupie, zaproszeniem oczywiście. W każdym razie taki jest plan. Żeby nie jechać tamtą stroną lodową. No bo po prostu raz, że tam jest ta przyczepa, która uniemożliwi mi tam wjazd. Więc będę szukał jakoś drogi takiej, wiecie, bocznej, ale jak się wywalę, to będę musiał niestety tam jechać Woronem. Jedź, co jest? Mówię, bo mi się kurde baterie skończyły. Padzie. Akumulatorkami. Też mam ich kilka. Parzystą liczbę. Ostrożnie, ostrożnie. W ogóle akcja, nie? Znaczy mógłbym samą przyczepkę ciągnąć, ale wydaje mi się, że... Tak jest. No, też tak trochę gazu, widzicie, na piące nie jadę. No, teraz. O, no. Wyboje. Nie mam tutaj w ogóle po prostu żurawia. Poczekać sobie z koronem, ale... Chciałem zawieźć te belki metalowe tam. To oszczędzi też paliwo. W Sentinelu, z tego względu, że on tam będzie musiał wjechać, a nie Tataryn, nie? No nie wiem, no zazwyczaj bym, kurde, przerzucił, wiecie, to paliwko z tej przyczepki i próbował to wjechać tam czymś innym, nie? Ale... Chcę się sprawdzić, chcę sprawdzić tego Sentinela. Oczywiście to też nie jest taki, wiecie... Dobry sprawdzian, z tego względu, że on ma te lepsze pony, które, wiecie, są płatne. Pay to win troszkę, ale... Oj, właśnie, tutaj się jedzie i w tym miejscu właśnie gdzieś zaczyna się ten, ja sobie skręciłem tam. Tu i tu przez te skały na górę, czy jakoś tędy, czy... Tak, na to wjechałem, pamiętam, ale lepiej chyba tu jakoś objechać to po prostu. Tak, dobrze mówię? Tak. Bo ja się wrąbałem na tę skałę. Oś, tu jest ciężko ogólnie. Tu się wrąbałem, tu. Dokładnie na tę skałę się wrąbałem i tu. Tu bym się przewrócił, ale jak widać, można to objechać trochę.
nawet tędy, nie? I ominąć po prostu to wszystko. Chodź. No bo tu się kurde zaczyna to. To było to. Wejdźmy w górę, ale ostrożnie. Teraz. Nie chcę, żeby to paliwo spadło tutaj. Przechył. Jedni. To już niedaleko jesteśmy. No tuż za drzewami będzie. Przejazd kolejowy i za przejazdem przełączymy się na sentinela. Bo tak czy inaczej, czy nam się uda, czy nie uda, no to będę chciał Tatarinem, nie wiem, czy w tym odcinku. Ten niższy bieg ze względu właśnie na to paliwo, kurde. No i dobra. Będę tak czy inaczej będę musiał przejechać. Ale to już chyba dasz radę, co? Tutaj wywali to. To słabo. W sensie, wiem, że mi się to wywali, więc. Raz. Po prostu masakra tu jest. Bardzo chcę to zrobić delikatnie. Bardzo mi na tym zależy. Bardzo, bardzo delikatnie. Też mi się zaczepiła. Pozycję przyjąć. Ale jak zmienię, kurde, pojazd, to odłącza się. Bo on ma automatyczne, znaczy nie wiem, czy mi się wyłączy to. No, ale chcę po prostu podjechać Tatarinkiem tu bliżej. To jest chyba jedyna taka, wiecie, miejsce. O. Mógł tu podjechać. Nie? Tak, co za masakra w ogóle. Ale trzeba sobie radzić w różnych warunkach. I teraz, kochani. To chcę ominąć, bo tutaj na pewno nie wjadę tym. Więc zdanie moje jest takie. Tędy raczej nie. Aż może. Aż tu jest ten grzbiet. Tu jest na pewno ultra. Zobaczcie, jak tu jest stromo. Tu mi po prostu spadnie ładunek. Więc będę chciał pojechać tędy. Ty. Oj, tędy. Tu są te drzewa, żeby się móc ciapnąć. Tu. O. A punkt. I tam. Taki jest plan. Mamy wypełnione wszystkie zbiorniczki, które można wypełnić. Tak, pęcherz też mamy wypełniony. I tyle.
Dobra, bo naprawdę, dwa dni tu spędzę. Dla Tatarina, jak widać. Tylko w ten las tylko zaprowadzić, wiecie, do miejsca, gdzie... I żeby jechał sam Sentinel, nie? Ja wiem, że mi to spadnie po prostu gdzieś. Zdaję sobie sprawę z tego doskonale. Ale chcę spróbować. No właśnie. Pojadę w ręce. Dobrze. Stój. Się tu. Najbliżej tej choinki chcę być. Żeby szczepka cisnęła mi. Już mi się szczepka zablokowała. Zrobić ten amulet tu. O kurde, byłem przekonany, że tu jest punkt, bo chciałem tym punktem tu zrobić. Zrobimy. Nie, wyłącz. Katarina jeszcze widać. On tutaj jest. Może tędy trzeba pojechać na wprost? Na wprost? Tu do góry? Nie wiem. Kombinuję sobie tak. Wjechać. Nie w drzewo. Żeby... Dobra. Chyba tak. Tu ona się ewidentnie, aż nie ewidentnie, trzymała na tym pieniku, nie? To, że jakby jej nie złapie nigdzie. Ile ja mogę sobie próbować tędy jechać? Się, kurde, w to drzewo tutaj zacięła? Ja prawymi kołami wjechaliśmy w drzewo, ale nie, chyba nie. Chcę obrócić. Dobra. Dobra, wyjechałem, spróbujemy tędy po prostu. Albo na wprost. Kurde. Jest przejazd. Nie tu. Nie
Co tędy lepiej? No i właśnie. Albo tu w lewo. Albo... Tylko tu jest ult. O, to mi spadnie na bank. No by jechać wzdłuż. Tam było. Wszystko, kurde, ciasne. Pojechać tędy ewentualnie, ale tu muszę wjechać. A, dobra. Tu. Idziemy tu w gru. Tam. Tylko chodź. Nie. Może faktycznie tędy na... Nie, no, tędy na górę nie. To jest w ogóle jakaś, kurde, jezioro. To jest. Nie tego unikam. Pod górkę na wprost. Nie. Teraz. Wyjście w ogóle nie ładnie, nie? Nie. W ogóle spider winching. Madman. Madman. Nie? Najgorsze jest to, że wiecie, że ja sobie nie mogę tak po prostu jechać szybko. Padnie ten ładunek z tyłu. To jest właśnie ten ból. Dobra, trzeba będzie brzydko jechać tędy. To drzewo. Mógłbym pojechać dołem, poniżej tego drzewa, co mam po lewej teraz. Tu, ale... Ale... Teraz mogę zrobić natomiast tak, ciebie... No właśnie. Podłączę. My tyłem. O kurde. Nie widzę tego punktu, ale to może nie. Żadnego punktu nie widzę. Jeść stamtąd. Tak. Dobrze. Lecie stąd. Bo nas leciała i tym przodem była, wiecie, bliżej nas. No. Tak. Ta. Tam.
Tyle. Znaczy wiedziałem, że to się stanie, tak? Ale byśmy pojechali tam. Bardziej płaską trasą. Dobra. Też nie, ty włączaj się. Powiem tym dronem. A w sumie. Ara, nie potrzebujecie. Pojechali tu. Kurde, do góry jakoś. Patrzę też na Worona tutaj, nie? Ale mam po prostu drzewa po lewej stronie. Może jakoś byśmy sobie dali radę. Pytanie, jak mocno. I tu mamy te drzewa. Wiem, że po lewej stronie. Chociaż nie, tutaj. Po prawej. Tędy. No jesteśmy na szczycie. Dobra. Okej, kochani. Jestem tu. To była tragedia, ale... Mam łańcuchy. Mam burtę. Pytanie, czy w łańcuchach jedziemy tutaj bez problemów, czy... się wydarzy. Wiecie, no jedziemy do punktu meteo, po prostu górą pojadę tam. Ale widzę, że radzi sobie na spokojnie w łańcuchach. Żadnej ciągarki nie potrzebuje. O, Woron, kurde, dam radę tutaj sobie na spokojnie. I ogólnie w tym terenie. No i będę chciał popchnąć ewentualnie tę przyczepę, nie? To znaczy najpierw z paliwem przyjedziemy, ale... Gdzie my w ogóle jesteśmy? Ja muszę jechać. Nie no, tam gdzie punkt jest zaznaczony, to raczej nie. Chcę zobaczyć, kurde, właściwie tędy, czy da się przejechać. Tędy, tu. A, to jest blisko. Uj, po paliwo. Raczej. Dużo paliwa nie zjadł. Tak. No i właśnie, tu między drzewkami, bo tak było narysowane. Nie mieć. Ty. Czemu łapiesz najbardziej wyrywane drzewa. A, to jest tu przejazd. Nie wiem, czy bym wjechał tutaj razem z tą szczepką, ale... A, no smutek trochę, że ona, kurde, niestety zaginęła w akcji. Ej. Jest ten. Pieniek duży. Okej. No, ja myślę, że ten pieniek właśnie po to jest. Żeby nam tu pomóc, kurde, z tym przejazdem. Czy nie, no ja będę chyba jechał normalnie. No mamy łańcuchy, jak, jeżeli tam podjechałem. Te... Sadyzmów, nie? Przyczepka. Paliwo jest tam. Chcę zobaczyć najpierw, co z tą przyczepką. Kurde, wiecie co? Może ją wyciągnę. Jakoś jeszcze raz się nią przyjedzie tutaj. Chodź. Chodź. No bo ona jest na pewno do czegoś, no. Chociaż... To jest przyczepka przecież chyba, kurde, z... do naprawy. Ale z drugiej strony nie dostałem doświadczenia, biorąc ją. To kurde, może być różnie. No i ogólnie właśnie tędy miałem. Tak tu jest, ten tak. My, ała.
Wycofuję ją stąd. Oliwko? Powinienem. Dobra, że przenika przez drzewo. Byłoby słabo. Prowadzić. Usunęło. W kierunku. I teraz tak. Jak myślisz, żeby się obrócić? A tutaj sobie mogę. Ale. Tylko lew kolejny, tylko jak się spierniczę, to będzie źle. Pa. Po królu lwie. Tędy. Kurde, wysoki bieg wrzucić. No to widzicie, kurde, ewentualnie, gdybyście nie mieli, nie wiem, opon albo, znaczy opon z łańcucha. Próbować w każdym razie. Ty? Kurde. No i wracając, weźmiemy tę przyczepkę. No właśnie, kurde, ja jej nie podłączę niestety, bo mam bur tej żurawia, więc podłączę. Nie wiem, co to jest. Znaczy, wygląda mi na przyczepkę naprawczą. Ale nie pamiętam, żebyśmy dostali punkty za nią. Więc ściągnę ją po prostu. No tam do torów, myślę, no bo co dostać. Nie wiem, gdzie to dalej. No dobra. Pojedziemy sobie. Gdzie ja w ogóle? Ja tędy jadę po śladach. Już tak, kurde, z automatu. Tamtędy miałem pojechać. Tak mówię, a dobra, to sobie pojadę ten. Normalnie, skoro mam łańcuchy, to nie jest tak źle. O. Wyrywajmy wszystko, bo mogę. Pamiętajcie, zawsze z najdalszego punktu. W razie było to jest wszystko, żebym się tutaj nie wysypał. Wreszcie, kurde. No ale. Tyk, wspaniale. Dziękuję. Przez jakiś czas nie muszę się tym martwić. Dobra. Jest właśnie po kolana. Podów te za 5, 3, 6, 8. I tutaj mamy po to Tatarina w sumie. Czy ja to zrobię dziś? Wiecie co? No pojadę sobie Tatarinkiem tutaj. Gdzie ja mam go oddać? Farmę? Farmę, dobra. Pojadę sobie Tatarinkiem tam, no i się widzimy tu koło Ziksa. No bo to jest tak. Czepka została zabrana już. I kochani, powoli docieram. No właśnie, ja chciałem wam zaoszczędzić pozolnego przedzierania się tamtędy. Natomiast my, o ile pamiętam, Tatarin sobie kurde, jakoś jechał tędy, ale musimy sobie ustawić drogę. Nie więcej. Wiedział, jak jechać, bo muszę go z rozpędu brać. Chcecie, on to sobie jakoś jechał. Ach.
Czwarty bieg rzuciliśmy. Teraz pierniczę. Dane to będzie tragedia. Bo nie mam, kurde, żadnych punktów. Dobra. A. W razie wolę się nie zatrzymywać. Chyba boczkiem, boczkiem, bo coś czuję, że... O. Nie. A. Dobra. Tak, o. Starina do Ziggsa. O, zaprowadzimy go tyłem, on tutaj się... Raczej nie powinien potać. Tędy chyba nie jechałem. Chyba nie. To jest ostatnie, kurde, zadanie takie, wiecie. Chyba, że coś się pojawi, musiałbym zobaczyć po tym. No i ten nadmiernie duży ładunek, ale to jak mówię, to w następnym odcinku. No, myślę, że zrobimy sobie ten kontrakt. Chociaż nie. To jest nadmiernie duży ładunek do Czernokamieńska, a ja potrzebuję nadmiernie duży ładunek do Urski. Tam do... Będziemy te metalowe belki dostarczać. No to super tragicznie nie jest. W każdym razie dla Tatarina. Za. No tutaj jest gorzej trochę. Ale nie wiem, czy to jest kwestia pojazdu, że mnie ciągnie, ale... Okej. Jeszcze troszeczkę, kurde. Wiem, że znowu przeginam pałę z czasem, ale... Lecz już. To już dokończy to zadanie, nie? Tam ma silnik. Moment, bo ja tak jadę, jadę. Mogłem tutaj gdzieś panie wyskoczyć, ale trudno. Jedziemy tu i tam. Ewentualnie. Tak, widzę to niestety. Dobra. Idziemy tu? O, tak. To jednak chodź. Chodź. Dobra, musiałem oczywiście wrócić po niego, bo... Nie daję sobie rady. Już po prostu to jest tam, nie? Widziałem tę drogę. O, tę główną drogę. Jedźmy tędy. Tyle.
Dobra, liczymy, kochani. Ten odcinek. Wiem, że on napali. Wygląda na to, że właściciel się wydostał. Warsztat już się z nim skontaktował. Niedługo ciężarówka znów znajdzie się na drodze. Okej. Okay. Dobra, ściągnijmy go. Drogi, bo będziemy myślę. Dobra, a nie. Co nam zostało, jeżeli chodzi o odrom? Czarnokami. Nie. Mocnej tarczy tam jest. Zadanie. Drom, kosmodrom, dobra. Super, kochani, wszystko. W takim układzie. Serdeczne dzięki za uwagę. W następnym, kochani, w odcinku weźmiemy sobie nadmiernie duży ładunek, ale nie do Czernokamieńska, tylko do opatrzeniowych. No wiem się, czy nie zrobić tego. Gdzie jest w ogóle wjazd? Tam. Nie, no to trzeba by tutaj, kurde, poskautować. No właśnie, może poskautujemy. Może ja sobie faktycznie wezmę Tatarynka w tamtym kierunku ogólnie. No i trochę porobimy, wiecie, Czernokamieńska skanowania i trochę tutaj. Natomiast, no właśnie, tę przyczepkę sobie wezmę. Gdzieś ją po prostu wiozę. No tu, bo nie wiem, czy będzie jechała tu, czy będzie jechała tam, gdzieś. No i właśnie, zrobimy wreszcie elektryzującą atmosferę, bo jak mówię, tam po tamtej stronie siedzi już Woron. Natomiast właśnie nadmiernie duży ładunek sobie weźmiemy tym Azowem. Znaczy ja już sobie wezmę i... Tyle, no i trzeba będzie pojechać tędy, tu, tam, no. Także tak to będzie wyglądało. Kochani, serdecznie dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, pa, pa.